uważam, że będzie to ciekawe widowisko, tak oczekuję, bo dwie drużyny będą grały o zwycięstwo. Wisła przyjeżdża tu, tak jak zresztą patrzyłem, czy na ich stronę, czy jak się przygotowują, czyli przyjeżdżają tu po 3 punkty, a my gramy u siebie i też będziemy chcieli zdobyć 3 punkty, czyli uważam, że będzie otwarte, fajne widowisko, gdzie obydwie drużyny będą grały ofensywnie i dążyły do zwycięstwa. Wynik robi atmosferę wokół klubu i na boisku, i poza nim, dlatego na pewno przyjedzie zespół, który będzie wierzył w siebie i będzie chciał wygrać tu mecz, a my po prostu również wyjdziemy, żeby zagrać dobry mecz i również go wygrać. Rozmawialiśmy po meczu w Sosnowcu, rozmawialiśmy o tym i uważam też, że dzisiaj i wczoraj mieliśmy o Wiśle, czyli wczoraj o defensywie, dzisiaj o ofensywie i pierwszym punktem, który nas będzie prowadził jutro do zwycięstwa, to będzie właśnie pewność i wiara w siebie, że trzeba wyjść i trzeba wierzyć, że z każdym zespołem w Polsce jesteśmy w stanie wygrać. Jest Łabojko, który gra na szóstce. Jest również Chrapek, który grał na tych pozycjach, może na ósemce, ale grał i w Lechii Gdańsk, i w Śląsku już też. Także ja uważam, że ja wierzę, że będziemy w stanie tą lukę załatać i nam ta druga linia, mimo że będzie bardzo młoda, stanie na wysokości zadania. No myślę, z czego się trzeba cieszyć, u obydwóch jest tendencja do góry, czyli Arek bardzo, bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy i w sumie na każdym treningu walczył o to, żeby wyjść w pierwszej jedenastce. U Marcina to troszeczkę się rozłożyło w czasie, ale w tej chwili, tak jak widzę na treningach, Marcin jest w bardzo dobrej formie, zresztą Arek też. I cieszę się, że będę miał takich dobrych dwóch zawodników przed jutrzejszym meczem. Wszyscy chcą grać w piłkę, każdy ma swój pomysł. Tak nie można mówić, że ktoś chce, a ktoś nie. Każdy trener ma swoją filozofię gry. My w sumie, ja patrzę na mój zespół, my też wychodzimy w każdym meczu, żeby zagrać dobry mecz. Każdy mecz staramy się grać o zwycięstwo. Tylko może co nas na dzień dzisiejszy różni, my, tak jak Państwo widzieli w meczu z Zagłębiem, przeprowadziliśmy w pierwszej fazie gry nie tylko dwie, ale bramki, które zdobyliśmy, były światowej klasy, ale później mieliśmy okres słabszej gry, gdzie nie przystoi to zespołowi ekstraklasy, dlatego my chcemy poprzez swoją pracę jak najwięcej wydłużyć ten okres dobrej gry, a po prostu zniwelować te słabsze punkty, albo żeby nie było takiej dekoncentracji, jak było, bo nad tym teraz będziemy dużo, dużo pracować i uważam, że jeżeli przedłużymy ten okres do 60 minut, to będzie już fantastycznie i nad tym pracujemy, żeby ten zespół był bardziej stabilny, ale ja mówiłem już od początku sezonu, że to będą wzloty, upadki, dlatego chodzi o to, żeby to ustabilizować, żeby ten zespół poczuł się pewnie i na przykład strata jednej bramki nie powodowała takiego zamieszania czy utraty koncentracji, jak to było w ostatnim meczu.